Bo jest taka od wielu dekad trwająca dyskusja, której osią tej dyskusji jest właściwie prawo własności. Dlatego, że to prawo własności, jakie znamy, to ono jest stosunkowo prosto aplikowane do takich rzeczy materialnych, jak kawałek działki. To, w jaki sposób to prawo własności przemienia się na coś, co możemy nazwać ekonomiką prawa własności, gdzieś na końcu zamienia się na wzrost gospodarczy, wytłumaczyli ekonomiści w latach, pod koniec lat 60. 70. taką bardzo elegancką teorią praw własności, która mówi w bardzo dużym uproszczeniu mniej więcej tyle, że jak coś ma jakąś wartość, to społeczność czy społeczeństwo tworzy ramy tej własności, aby można było dokonywać transakcji, na przykład sprzedać sobie kawałek ziemi czy kawałek działki. No i to wszystko ma bardzo elegancki sens. Dzięki temu następuje coś, co ekonomiści nazywają optymalną alokacją zasobów. Problem oczywiście pojawia się wszędzie wtedy, kiedy musimy nadać prawa własności w stosunku do tych rzeczy, które są, mówiąc prosto, wytworami ludzkiego umysłu. Dlatego, że problem pojawia się szczególnie w gospodarce elektronicznej, problem polega na tym, że te wszystkie rzeczy są niezwykle łatwo kopiowane. Właściwie słowo kopiowanie tutaj nie powinno występować, gdyż one trudno oddzielić oryginał od kopii. Można wiele egzemplarzy stworzyć oprogramowania i korzystanie z jednego egzemplarza oprogramowania nieszczególnie wpływa na tego drugiego użytkownika. I to jest coś, co różni kawałek nieruchomości od tych dóbr, które ekonomiści ładnie nazywają dobrami nierywalizującymi, czyli te, które można korzystać jednocześnie w kilku miejscach. I tutaj ta część klasycznych ekonomistów instytucjonalnych, oni mówią, że słuchajcie, aby to wszystko, te rzeczy, wytwory ludzkiego umysłu pracowały na rzecz naszego dobrobytu, wzrostu gospodarczego, to musimy na to nałożyć silne prawa własności. Czyli spróbujmy zbudować taki system, jak wokół sprzedaży nieruchomości, tak żebyśmy mogli to zamknąć w jakichś prawach, żeby można było wpuścić na rynek, dlatego że dzięki temu gospodarka będzie rosła. I w okolicach lat 90. do tych ekonomistów instytucjonalnych zaczęli przychodzić różni badacze różnych dziedzin życia. Część z nich przyszła i mówi, słuchajcie, jest coś takiego, co nazywa się wolne i otwarte oprogramowanie. To jest strasznie dziwne, bo to rośnie. Ci ludzie oddają swoje wytwory na wolnych licencjach, nie chcą za to pieniędzy. No to jest bardzo dziwne, szczególnie dlatego, że to są bardzo zdolni programiści, którzy mogliby zarabiać zupełnie w innym miejscu. No i na to ci ekonomiści instytucjonalni mówią, że słuchajcie, to jest jakaś aberracja rynkowa, lepiej zgłoście się do psychologów. Kenneth Arrows dobrze to wytłumaczył, dlaczego ludzie nie działają tylko dla pieniędzy. Jest mnóstwo filantropii, nie zawracajcie nam głowy. Oni przyszli, zapukali parę lat później i mówią, słuchajcie, teraz to już jest prawie 40% rynku IT, 40% oprogramowania, to jest oprogramowanie, które jest udostępnione na otwartych licencjach. To jest niepomijalny kawałek rynku. Ale ci ekonomiści instytucjonalni mówią, że słuchajcie, rynek oprogramowania jest mały, mało kto to w ogóle rozumie, to są jacyś hakerzy i hobbyści, nie zawracajcie nam głowy. I wtedy do drzwi ekonomistów instytucjonalnych zapukały kolejne osoby, które zaczęły pukać tą teorię praw własności zrobioną między innymi przez Howarda Denzeca. I oni mówią, słuchajcie, dzieją się naprawdę bardzo dziwne rzeczy na tym rynku. Dzieją się nie tylko wokół oprogramowania, na przykład wszędzie tam, gdzie chcieliśmy zabezpieczyć prawa autorów i twórców, tworząc system patentowy, bo przecież opowiadaliście nam, że jeżeli my nie zabezpieczymy tych praw własności, to jeden z takich klasycznych argumentów ekonomii instytucjonalnej mówi, jak nie zabezpieczymy praw własności na dobra intelektualne, to one nie będą powstawały, bo nie będzie zachęty dla twórców tych dóbr. To jest bardzo proste. Oni mówią, że słuchajcie, coś się bardzo dziwnego dzieje na rynku, dlatego że od 75 do 95% patentów, które są w posiadaniu firm technologicznych i farmaceutycznych, to są patenty, które leżą nieużytkowane. To znaczy one są, te dobra są na stanie tych firm, ale one nie wprowadzają ich do produkcji. I to się zupełnie nie zgadza z tą teorią, dlatego że w interesie tych firm powinno być skierowanie tego do produkcji, to znaczy stworzenie z tego wynalazku, przejście przez proces innowacji i wprowadzenie tego na rynek. A to się nie do końca dzieje, dlatego że te firmy działają troszeczkę inaczej. One mówią, że to lepiej my zainwestujmy bardzo dużo w te patenty i zablokujemy konkurencję, tak żeby ona nie mogła robić na przykład smartfona z zaokrąglonymi rogami. No nie, żeby to było dla nas jakieś szczególnie istotne z punktu widzenia naszego życia, jeśli chodzi o taki smartfon, ale jeżeli na przykład mówimy o firmie farmaceutycznej, która żyje ze sprzedaży leków, które zmniejszają objawy alergii, a jednocześnie jest w posiadaniu
dóbr, wytworów umysłu, które są na przykład objęte patentem i jest to jakaś cząsteczka, która może na przykład wspomóc rozwój leków, aby z tą alergią w sposób permanentny się pozbyć, to ona jest w naturalnym konflikcie interesów. Ona nie jest w stanie, że w jej najlepszym interesie jest schowanie tego patentu i jego niewykorzystywanie. I ci badacze pukają od już dziesiątek lat do drzwi tej ekonomii instytucjonalnej i oni się w końcu zdenerwowali. Tych przykładów jest oczywiście bardzo dużo. I powiedzieli, słuchajcie, przestańcie nam zawracać głowę. Jak macie jakąś konkretną teorię, którą chcielibyście udowodnić, w jaki sposób te dobra, które są nierywalizujące i są wytworami ludzkiego umysłu, a które rozdaje się za darmo, wpływają na wzrost gospodarczy, to zapukajcie do nas jeszcze raz. I tu jest druga grupa ekonomistów, gdzie jest między innymi Paul Romer, jeden z moich ulubionych ekonomistów, i on się zajmuje teoriami wzrostu. I on bada takie równanie Solowa, które jest jeszcze starsze niż ta teoria praw własności. I tam jest taki współczynnik, który mówi o technologii. Generalnie teorie wzrostu gospodarczego mówią o tym, że trzeba mieć trochę kapitału, trzeba mieć trochę pracy i gdzieś to równanie jest rozłożone na bardzo wiele czynników. Jest między innymi czynnik technologii. On mówi, że to wszystko, co jest robione na wolnych licencjach, to wszystko sprawia, że ten nasz kapitał, że ta nasza praca i ten nasz kapitał finansowy pracuje dużo efektywniej. No to jest bardzo proste do zrozumienia, bo wiadomo, że rozwinięte gospodarki głównie rozwijają się szybciej dzięki temu, że pracują na wytworach własnego umysłu. Są coraz bardziej złożone, coraz więcej jest potrzebnych mądrych ludzi, żeby aplikować, żeby ta gospodarka łączyła się, żeby ta gospodarka działała coraz szybciej. I Paul Romer dał taki świetny przykład, który mówi o tym, że o ile kilkaset lat temu był sobie rzemieślnik, który brał ucznia na swój warsztat i on go, jeżeli to był na przykład stolarz, on go uczył jak obsługiwać, jak wycinać coś w drewnie. I to był ten kapitał intelektualny, który przechodził z pokolenia na pokolenie. To dziś takim sposobem, takim magicznym pudełkiem, w którym ten kapitał intelektualny jest chowany, są właśnie dobra, na przykład dobra udostępniane do domeny publicznej. Dzięki tym dobrom kolejne pokolenia są w stanie budować na przykład oprogramowanie dużo szybciej. One nie muszą od nowa budować parsera dokumentów HTML, bo on już jest dostępny. Tak? Dzięki temu mogą skupić się na czymś następnym, nie muszą wynajdować koła od nowa. To, także podsumowując ten krótki wstęp, wszyscy, którzy przyczyniają się do tworzenia rzeczy udostępnianych za pomocą wolnych licencji, mniej lub bardziej uwolnionych, takich, które trafiają do ogólnego obrotu, mogą być dumni z tego, że w sposób istotny, w mojej ocenie, przyczyniają się do wzrostu gospodarczego.